Jest to projekt ostatniego legendarnego wokalisty Genesis, który zastąpił Phila Collinsa, Raya Wilsona. To jest Genesis Classic Orchestra. To jest projekt, myślę, taki idealnie dostosowany do tego typu świąt. Bardzo charyzmatyczny wykonawca, świetna muzyka, 14 muzyków również symfonicznych, więc myślę, wielkie, wielkie przeżycie. Będziemy mówić niewiele, ale tak odsłaniamy tajemnice po części. Będziemy chwalić się naszymi tradycjami filmowymi, bo one są spore. O tym województwie mówi się w środowiskach filmowych i w Warszawie, i w Łodzi, i w Krakowie. Aktorzy, ci nasi znani, słynni z ekranów telewizyjnych, wspominają i festiwale lubuskie, o festiwalach też będzie, ale także i młodzi aktorzy są coraz bardziej rozchwytywani na naszym poletku filmowym, także ich też spotkamy. Liczymy na to, że to będzie takie sympatyczne spotkanie.